Dzień dobry, ja się nazywam Łukasz Gierek, jestem na co dzień nauczycielem Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Jestem również trenerem w pracowni nowych mediów, w której się w tej chwili znajdujemy. I jestem też ambasadorem marki Banach. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o filamentach, o ich czterech podstawowych rodzajach i pokazać Wam, jak one wyglądają, z czym się te filamenty tak naprawdę je. Cztery podstawowe rodzaje filamentu: filament PLA, filament ABS, filament TPU i filament PETG. Zaczynając od tego ostatniego, filament PETG jest to bardzo podobny filament do tego, który ja mam tutaj. Charakteryzuje się tym, że jest takim szklistym filamentem, tak jak tutaj pewnie widzicie fragment tych płuc, które tutaj są wydrukowane. I ten filament PETG to jest takie same tworzywo, jakie mamy w butelkach takich, w których możemy różne napoje przechowywać albo które możemy znaleźć w marketach. Kolejnym rodzajem filamentu jest to filament, który się nazywa TPU. Filament TPU charakteryzuje się swoimi właściwościami elastyczności. I to jest przykład filamentu TPU. Są to wydrukowane fragment serca. No niestety jest tutaj czarny filament, ale po wydruku ten filament będzie tak, jak tutaj widzicie. Jest on filamentem gumowym i również mam tutaj przygotowany filament gumowy. Przekrój koła, cała opona, ona zachowuje swoją plastyczność. Zobaczcie, jest wykonana z filamentu, który się nazywa TPU. Natomiast w środku cała felga tego koła jest wykonana z filamentu, który się nazywa ABS. Filament ABS charakteryzuje się bardzo dużą twardością po wydruku i musi mieć bardzo duże temperatury do tego, aby został wydrukowany. Niestety ten filament wymaga pełnej obudowy drukarki albo największej obudowy drukarki, jaka może być, dlatego że jest to filament toksyczny. To znaczy opary z tego filamentu podczas druku, które się wydobywają, są oparami, powiedzmy, toksycznymi i powinna ta drukarka gdzieś być zabudowana. Ogólnie jest to bardzo trudny materiał do druku. Ja bardzo rzadko w nim drukuję. Wtedy, kiedy tylko muszę wydrukować jakiś element, który będzie super twardy, to wtedy z tego filamentu korzystam, bo moim ulubionym rodzajem filamentu, z którego najczęściej korzystam i którego Wam również najczęściej polecam, jest to filament, który się nazywa PLA. I tu jest taki wydruk tego filamentu z PLA, wydruk modelu, który był wydrukowany filamentem PLA. Jest to najprostszy filament do drukowania, nie wymaga zbyt specjalnego stopnia skomplikowania. Dodatkowo mój wydruk jest już pomalowany farbami akrylowymi, ale o tym przy następnym naszym spotkaniu. Natomiast kiedyś to był po prostu, tak jak widzicie, tutaj jest z tyłu czarny filament, który został przeze mnie ubarwiony. Tych filamentów PLA mamy bardzo dużo, tak jak widzicie, koło mnie stoją różne filamenty i mamy też różną grubość. Tu jest filament PLA, który ma grubość 2,85 mm. To jest taki specjalny filament do drukarek, które mają akurat taką głowicę o takiej średnicy i taki ekstruder, który taki filament przyjmie, bo mamy dwie grubości filamentów. Mamy filament 2,85 mm i standardowy, najpopularniejszy filament, który ma 1,75 mm. I ta średnica tego filamentu 1,75 powoduje, że jest kompatybilny tak naprawdę z każdymi drukarkami. Filamenty możemy kupować w różnych rozmiarach i w różnych gabarytach masowych. Mamy takie malutkie szpuleczki. Mamy szpule, które zwykle mają 1 kg filamentu na sobie, albo mogą być szpule, które są półkilogramowe. I też mamy różne kolory, tak jak widzicie, bardzo różne barwy tych filamentów. Niektóre są mają elementy w środku natryskiwane, czyli na przykład mamy tutaj jakiś brokat i akurat ten filament, który tutaj jest, nazywa się glitter PLA, czyli mamy tutaj jakiś taki srebrzysty filament, który będzie bardzo ładnie wyglądał nam po wydruku. Ja tutaj też mam taki z tyłu przygotowany jeden filament złoty, który tutaj jest i on się na przykład nazywa tutaj Azteckie złoto. To jest filament, który się nazywa Azteckie złoto i też, który możemy sobie wykorzystać. Są też filamenty przezroczyste. Filament przezroczysty również mam tutaj przygotowany z tyłu. On będzie wyglądał tak w sumie bezbarwnie. No i jeżeli odpowiednio zaplanujemy wydruk, żeby miał odpowiednie wypełnienie, to wtedy będzie widać na przykład kratownicę, która będzie się w środku gdzieś tam nam robiła. Co jest ważne w wyborze filamentu oprócz koloru? Tak naprawdę przy zakupie filamentu najważniejsze są jego pierwsze testy. Nigdy nie kupujemy od pierwszego sprzedawcy, który gdzieś nam chce sprzedać ten filament, kilkunastu czy kilkudziesięciu sztuk, bo filament może być źle nawinięty. I przykładem źle nawiniętego
tego filamentu jest na przykład ten filament, który tutaj jest. Spójrzcie, że on się w ogóle tak naprawdę nie układa nam poprawnie, jest gdzieś poplątany. Jeżeli drukarkę zostawimy na wydruk nawet 2-3 godzinny, to wtedy możemy mieć dosyć duży problem. W kontrze filament, który jest dosyć dobrze nawinięty, taki, który w tej chwili mam tutaj przed sobą, jak widzicie, zwoje filamentu są bardzo, bardzo równe i możemy sobie z nich fajne rzeczy zrobić i mogę mieć większą pewność przy okazji tego filamentu, że tak naprawdę będzie się sprawdzał i będzie takim filamentem właściwym. Mówiłem o różnych rodzajach filamentu i te różne rodzaje filamentu w przypadku filamentu PLA mogą być też filamentami, które mają specjalne właściwości. Przykładem filamentu, który ma specjalne właściwości, jest filament, który świeci w ciemności. Akurat tutaj mamy filament błękitny, niebieski, będzie nam świecił na niebiesko, normalnie wygląda jak biały filament, natomiast kiedy będzie ciemno, kiedy złapie trochę światła wcześniej, to wtedy będzie świecił na niebiesko. Należy jednak pamiętać, żeby ten filament przechowywać w pudełku albo w ciemnym miejscu, bo po prostu straci swoje właściwości, bo właściwości świecenia filamentu są przez producentów określane na około pół roku. Czyli na przykład przed Halloween kupujemy sobie taki filament, produkujemy fajne figurki, potem wystawiamy albo przed jakimiś innymi fajnymi wydarzeniami, a potem go chowamy z powrotem, żeby jego właściwości były cały czas zachowane. I ostatni rodzaj filamentu, który mam dzisiaj tutaj przy sobie, jest to filament drewniany. Zawiera cząstki drewna, zachowuje się tak jak drewno. W dotyku ten filament jest chropowaty. No, niestety nie jesteście w stanie tego tutaj zobaczyć, ani pewnie sobie zdiagnozować tak dotykając ten filament. Natomiast ja Wam mogę powiedzieć, że on jest chropowaty i jego budowa, w zasadzie forma konstrukcji tego filamentu jest bardzo podobna do formy konstrukcji płyt pliśniowych, gdzie nie mamy tutaj drewna, tylko mamy opiłki drewniane. W tym wypadku są wzbogacone przez gumę. Ten filament niestety nie wymaga szerszej dyszy do wydrukowania, ponieważ ta dysza standardowa 0,2 mm może nam się zapychać, więc potrzebujemy troszkę innej dyszy. Za każdym razem na filamencie będą opisane jego właściwości temperaturowe. Filament drewniany powinien być drukowany w temperaturze od 180 do 220 stopni, a ten filament, który na przykład nam świeci w nocy, powinien być drukowany od 185 do 225 stopni, czyli ma troszkę większy zakres, ale za każdym razem producent nas informuje, jaki to jest zakres temperaturowy danego filamentu. Mam nadzieję, że temat filamentów troszkę Wam przybliżyłem. Na pewno się jeszcze spotkamy i będziemy omawiali, będę starał się omówić te filamenty w trochę szerszym spektrum, pokazując konkretne przykłady już wydrukowane, zresztą takie jak widzieliście tutaj. Tymczasem zapraszam Was do obserwowania mediów społecznościowych i do zobaczenia wkrótce.